Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj nie wiem, czy powinniśmy na siedząco, czy na klęcząco, bo przed nami legenda Brian Tracy i psychologia sprzedaży. Roman Kawszyn. Paweł Wieczewski. Sales Books i będziemy się boksować o tę książkę. Jeden z nas będzie jej bronił, drugi będzie atakował, a być może nawet pół na pół, ale to po czołóweczce. Za chwileczkę wracamy. No dobra, Paweł, to ty dzisiaj, w którym narożniku stajesz? Brian Tracy, czy umówmy się, że jak mówimy Brian Tracy, to że kiwamy głową, nie? Coś takiego, albo tak. Brian Tracy, tak, nie? Że właśnie Brian Tracy dzisiaj przed nami, więc psychologia sprzedaży, więc generalnie guru, mistrz. No, do Polski już teraz pewnie nie przyjeżdża, pewnie go rzucają na ekran i on tam wtedy coś tam mówi i tam wtedy wszyscy i tak tam, wiadomo. Więc nie wypada masakrować, chociaż... Ja mam, powiem ci, szczególną ochotę, żeby trochę na panu Brianie pojechać. No i ja mam podobnie, bo z jednej strony jest tak, że jak zobaczymy na Briana Tracy'ego, to na przykład przykładowo za pierwsze półrocze naszej sprzedaży w Empiku książek. Brian Tracy i Esencjalista. Czyli Brian Tracy jest Stężabę, Psychologia Sprzedaży i Esencjalista. Są książki, które się sprzedają bardzo dobrze, nowa książka tak samo, ale z drugiej strony myślę, że to trochę bazuje też na tej łatwości poznawczej, czyli po prostu bardzo proste rady. Wiesz co, mam taką radę dla ciebie, jak kiedyś miałem dla bonusa. Weź 20 metrów, rozpędź się i Bardzo nawet nie wchodzące w szczegóły, momentami bym powiedział, że już lekko niektóre nieaktualne, no ale dobra, no nie. Ja uważam, że z jednej strony będę trochę bronił, a z drugiej strony dam se plaskacza, bo no. Dyplomata to jest ktoś taki, który jak ci powie, no i to się nie możesz doczekać na myśl o zbliżającej się podróży. Round one. Właśnie, ale żeby nie było dwóch na jednego, banda łysego, tym bardziej, że łysy wśród nas jest tylko jeden, to rzeczywiście mój pierwsza runda, to będzie trochę atako-obrona, dobra? No to ja. Atako-obrona, więc z jednej strony atakuję, więc psychologia sprzedaży to moim zdaniem tytuł zrobiony na wyrost. To znaczy, żadna psychologia w tej psychologii się nie znajduje. Moim zdaniem właściwym tytułem dla tej książki byłoby propedeutyka sprzedaży. Propedeutyka, czyli wstęp, wprowadzenie do sprzedaży. Bo człowiek, który słyszy psychologia, spodziewa się wyników badań, tego jak działa ludzki umysł czy mózg, ludzkie zachowania, behawiorystyka, coś takiego. Tak. Spodziewa się psychologii po prostu, a tutaj nawet kuchennej jakoby nie widziałem. Raczej właśnie propedeutykę, nawet nie pedagogikę, co propedeutykę, czyli wprowadzenie do sprzedaży. Bo zobaczcie, fajne tematy. Zobacz, lubić siebie, lubię siebie, powtarzaj tak, sobie, tak. Lubić siebie, lęk przed odrzuceniem, dlaczego mamy lęk przed odrzuceniem, tak. Że on nam przeszkadza. Wizerunek handlowca, prawda? Wygląd, twój wygląd jest ważny, pokaż referencje. Powiem, całkiem fajne wskazówki, natomiast czy jest to psychologia? Raczej... Powiedziałbym, jakby to powiedzieć, że na przykład po łacinie jak będzie przedszkole, azilium sprzedażowe. Azilium sprzedażowe. No albo na przykład mental handlowca w pigułce, albo mental intro, takie intro, albo mental, wizerunek. Mental intro handlowca, czyli takiego handlowca, który dopiero ma zamiar sprzedawać, to zaczyna w sprzedaży na przykład bezpośredniej i to mu tam będzie działało. Więc uwaga, nie mówię nie psychologii, natomiast jeżeli chodzi o wstępne zagadnienia, całkiem niektóre fajnie wzięte i uczciwe. Co ty na to? I ja, znaczy widzisz, dokładnie przewidujemy to, bo ostatnio nawet ja mam taką MP3, na basenie tego słuchałem. Takie jest więcej czasu, żeby sobie pomyśleć. A coś ty mnie tu nawpuszczał, Wąski? Won mnie na ląd leszcze! No i żyjesz, to nie? I to jest właśnie dokładnie tak, jak powiedziałeś. To jest bardziej takie intro, taki wstęp. Tutaj ciężko powiedzieć o psychologii, bo tutaj nie ma wielu odwołań do mózgu, jak to działa i tym podobne. Ale z drugiej strony, jak zaczyna handlowiec pracę, bo my się patrzymy już jako na ludzi, którzy pracują, nie wiem, 10, 20 lat w zawodzie u ciebie. Ale jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia człowieka, który dopiero zaczyna,
to dla niego ważne jest po pierwsze, żeby zrobić plan, a po drugie, żeby przetrwać w tym. Czyli przetrwać, żeby się, bo wiele handlowców odchodzi też z zawodu, bo ma cały czas po prostu odrzucenie, porażki i jest ciężko. A on właśnie tu mówi inaczej. Trochę o tej wizualizacji jest, trochę o mentalu, trochę to właśnie lubię siebie, że nie idę na kolejne spotkanie jako natręt, tylko idę na kolejne spotkanie tak z dużą pewnością siebie. I, no i fajne przykłady. Przykładowo, co by było, gdybyś na przykład dowiedział się, że jutro masz do obdzwonienia 50 klientów albo 100 i 90 od Ciebie kupi. To ile byś dzwonił? No dzwoniłbyś do skutku tak naprawdę, więc znaczy byś dzwonił wszystkich, byś odzwonił na 100%. Więc, ale z drugiej strony i to jest właśnie ten mental, tak? Ciężko nazwać to psychologią, mental. Czyli z jednej strony trochę zamiast siebie obijać, poobijaliśmy pana Briana, natomiast generalnie mówiąc, że nie powinniśmy obijać, bo coś tam naprawdę się wyciągnie, jeżeli tylko tak, się chce. Tak, a myślę, że pan Brian tam siedzi w domu i dolarami łzy ociera. Po tym, co zapomniałeś kiwać głową Brianowi. Round 2. Dobra, to ja mam strzał. Drugi to mam strzał. Jazda. A ty nie chcesz strzelić coś? Ja mam jeszcze do strzelenia, ale to za chwilę. Mój strzał jest taki, że jest tutaj dużo takich rzeczy po prostu takich trywialnych. Znaczy nie, może nie dużo, ale jest część elementów takich trywialnych, typu jak ustawić, nie wiem, jakieś tam krzesła w pokoju, że trzeba siedzieć wyprostowany. To w zasadzie zakładam, że każdy wie. No bo nie wiem, otworzę na przykładowej stronie, proszę bardzo. Co twoja firma, akurat to jest dobre, co twoja firma oferuje ponad to, co proponują konkurenci. To jest akurat dobre. Miej pozytywne nastawienie i bądź pogodny, na przykład, nie? Paulo Coelho. No, ale to się bardzo, bardzo dużo przewija. To nie jest tak, że to jest tylko w tym miejscu, ale to jest w kilkunastu miejscach, tak? Albo na przykład potencjalny klient jest wzrokowcem. To też różnie bywa z tym, tak? Ja mam wrażenie, za chwilę o tym zresztą powiem w trzecim strzale, więc się nie będę uprzedzał. Tutaj tylko ci mogę współczuć, że czytałeś to i... Znaczy... Kurczę, nie miało tak zabrzmieć, w sensie takim współczuję, jeżeli handlowiec kupił książkę i taki handlowiec, który naprawdę chciał z tego wyciągnąć, bo słyszał Brian Tracy jako legenda, nie? I zaczyna czytać, żeby lepiej sprzedawać i czyta te rzeczy, mówi na przykład uważaj, miej pięknie zrobione biuro. Na przykład. A skąd ja biuro wezmę? Handlowiec w naszej sytuacji jest trochę innym handlowcem niż w sytuacji pana Briana. I tutaj rzeczywiście może się zdziwić. Natomiast mój strzał jest naprawdę strzałem. Runda druga. Dochodzimy do strzału nad strzały. Uważam, że po tym się pan Brian nie pozbiera. No to zobaczymy. Myślę, że tak, że po tym przeczyta to i myślę, o matko, Roman z Grodziska po prostu tak mnie zhejtował, że ja, no to teraz to już nie. Ja chcę panu Brianowi powiedzieć, że tyle co zrobił dla popularyzacji tego zawodu, ja bym powiedział nawet nie tyle popularyzacji dla zawodu handlowca, sprzedażowca, sił sprzedaży, co nawet dla jego usystematyzowania albo profesjonalizacji tego zawodu, tak w tej książce moim zdaniem na drugim biegunie zrobił tak samo ogromną krzywdę, mówiąc kim tak naprawdę handlowiec w jego spojrzeniu jest. Bo mam nie tylko wrażenie, ale pewność kim jest handlowiec dla pana Briana, bo to wynika ze słów spisanych w tej książce, ja ich nie interpretuję. On jest od tego, żeby być milionerem. On jest od tego, żeby robić obrót i żeby zarabiać pieniądze. Czyli handlowiec to taki zawód, według pana Briana Tracy, który ma sprawić, że ja będę opływał w dobra, luksusy i będę dużo zarabiał. I teraz, jeżeli chcesz za rok zarabiać milion, to podziel sobie to będziesz zarabiać milion. Czyli ja jestem handlowcem po to, żeby dużo zarabiać. I tym się różni mój zawód od innych zawodów, lekarza, kogoś tam, bo oni są po to, żeby leczyć ludzi, DPD po to, żeby wozić paczki, handlowiec nie po to, żeby dawać rozwiązania, ale żeby dużo, dużo zarabiać. Ja mam wrażenie, że tutaj pachnie naprawdę bardzo mocną sprzedażą z lat 90. jeszcze w Stanach, spisanych w roku 2003, wydanych w 2004, nie wiem.
coś takiego, gdzie ja pamiętam właśnie te moje pierwsze spotkania jako handlowiec w MLM-ach, nie? Jedziesz, kroisz, kurwa. Chcesz mieć domek taki, to musisz zrobić obrót taki. Chcesz mieć miliard, zrób pierdyliard. Chcesz, co, coś tam chciałeś mieć? 2004, proszę bardzo, nie? Chcesz mieć pierdyliardy, zrób dwa pierdyliardy. Po prostu jesteś maszynką do robienia kasy. Cel twoim bycie handlowcem jest robienie kasy. Uwaga, tak samo żyje z pieniędzy lekarz, tak samo żyje z pieniędzy księgowa, nauczyciel, żyjemy, bo zarabiamy pieniądze. Tak samo handlowiec zarabia pieniądze, być może lepsze niż lekarz, niektórzy handlowcy, ale to jest wynik, efekt uboczny tego, w jaki sposób pracuję, jakim jestem profesjonalistą. Moim celem jest dostarczanie rozwiązań, a nie zarabianie milionów generalnie. Tak ja przynajmniej widzę zawód handlowca i tutaj z panem Brianem się różnię, nie wiem. No i tu widać też, można powiedzieć, jego ewolucję, bo z jednej strony, tak jak mówisz, jest dokładnie, że to jest trochę tak typu po prostu wyznacz sobie wielki cel, zrób sobie coś wielkiego i na pewno to się spełni, tylko jak będziesz dobrze myślał. Ale z drugiej strony on też pisze tutaj właśnie, jak dostarczać też rozwiązania tym klientom. Faktycznie, ta książka jest z jednej strony taka trochę bądź milionerem, a z drugiej strony jest jednak, jak już przechodzimy do konkretnych rozwiązań, jak na przykład ten unikalny typ sprzedaży dać, czyli na przykład, nie wiem, jakie są unikalne cechy Twojego produktu, no to już przechodzi do pomocy. Tylko faktycznie, moim zdaniem, jeśli ja bym miał tak ocenić, to ta książka bardziej, dużo bardziej właśnie działa na strefę mentalną, czyli innymi słowy, że mi się bardziej, nie wiem, chce, zależy, angażuje się i przy okazji kilka rzeczy skorzystam. Nawet jak ja na basenie tego słuchałem, to mi się szybciej rękami chciał przebierać, naprawdę. No, więc, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, no to też jest po prostu forma biznesu. Brian Tracy wydaje bardzo dużo książek i w zasadzie wszystkie jego książki są bestsellerami. To jest trochę tak jak z tym dowcipem, że się wchodzi do księgarni i mówi, że chciałby się książkę Briana Tracy. Czy są jeszcze książki Briana Tracy? No jest, ale tylko wczorajsze. Więc to jest właśnie trochę w ten sposób, że on trochę parafrazuje niektóre rzeczy, a z drugiej strony tu właśnie trochę jako obronę powiem właśnie tą łatwość poznawczą. Bo dzisiaj bardzo sporo książek o sprzedaży jest po prostu przekombinowanych. Jest bardzo fajne, ciekawe, dobre rady praktyczne, ale jak pracujesz na przykład, nie wiem, 5 lat i powyżej, i to są takie książki. A nam potrzeba bardzo prostych rzeczy. Tu mam innego polskiego Briana Tracy, nie wiem, czy to dobrze powiem, czy nie dostanę cymbał zaraz, który na przykład nie mówi bardzo trudnych, skomplikowanych technik, tylko na przykład powiedz nie tak, ale, tylko tak i. Wiesz, o kim mowa? Możesz mnie walnąć. Przejdźmy do rundy trzeciej. Ale to dziękuję, że to powiedziałeś, bo właśnie mi czasami się zarzuca, że jestem bardziej misyjny niż techniczny, a ja uważam odwrotnie, no, ale to mniejsza o to. Przejdźmy do rundy trzeciej. Round 3. Ja bym powiedział tak, zobacz, selling out of sequence kills the sale, nie? Czyli sprzedawanie poza sekwencją zabija sprzedaż. To są tego typu uwagi, które znajdziecie w tej książce. Jak powinien wyglądać proces sprzedaży, badanie potrzeb, najważniejszy etap sprzedaży. I to są super rzeczy, dobrze, że się tego czyta. Tylko rzeczywiście, tak jak powiedział Paweł, nie znajdziecie sposobu na to, jak sprzedawać sekwencją, nie znajdziecie sposobu na to, jak badać potrzeby, nie znajdziecie sposobu na to, jak mówić do emocji zamiast do racjonalnej części mózgu. Raczej tego w konkretach, w sekwencjach nie znajdziecie. Tak. Ale uwaga, praktyczne rady są. Znajdziecie. Są. I Paweł je zastosował idealnie. Uwaga, zasada praktyczna pana Briana. Długie włosy, niska sprzedaż. To jest taka zasada. Długie włosy, niska sprzedaż. Drodzy panowie i drogie panie, ja bym to sobie w ramkę trzasnął i ja teraz od tej pory co 2 tygodnie do fryzjera, Paweł, codziennie, nie? No ja zacząłem robić targety, od kiedy się odstrzygłem, nie? A tak już na poważnie, tak. Tak jak mówię, to co nawet Romanowi przed chwilą pokazywałem, że to jest książka, która pierwsze swoje wydanie miała w 2004 roku. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Kiedyś też wyglądał na przykład proces... Ale jest coś takiego, nie? Jak wznowienie wydania i na przykład uzupełnienie, wznowienie wydania i...
napisanie czegoś jeszcze dodatkowego, wznowienie i zmiana jakaś, nie? I tak, i tam są różnego rodzaju uzupełnienia, z tym, że myślę, że pan Brian po prostu ma też kolejne książki, które też gdzieś pisze. I te nowe są po prostu bardziej aktualne, tam już jest włosy, nie mają znaczenia, mają znaczenie kompetencji. No mamy teraz taką książkę Nie do zatrzymania, ona dopiero miała Briana Tracy, ona miała dopiero premierę, a już naprawdę też pikuje w Empiku, czy w innych też księgarniach w kontekście sprzedaży. Można nazywać się Tracy, ci powiem, to jest klucz do sukcesu, teraz to jest naprawdę nazwisko, marka. No bo na przykład... Roman Tracy Kawszyn, mógłbyś tak napisać, choć wiesz... Roman Kawszyn al Tracy. Jak ktoś chce się wyzłośliwić, to powie, że to jest taki Brianek, nie? Ale z drugiej strony... Żywot Briana, dokładnie. Nie, ale mówię bardziej tak już do meritum. Myślę, że najłatwiej, jeżeli chcecie zobaczyć, to jest książka dla mnie, to na stronie mtbiznes.pl znajdźcie tę książkę, pod ikonką możecie sobie pobrać spis treści i fragment i sami zobaczycie już po tych pierwszych rozdziałach, po tej zapowiedzi, czy to jest książka dla Was. Jeśli jesteś handlowcem, który zaczyna, jeśli jesteś handlowcem, który chce się wdrożyć, chce być coraz bardziej kompetentny i mówisz, od czego tu zacząć na przykład, nie? Coś takiego, to moim zdaniem lepiej Brian Tracy niż Zitomer, Biblia handlowca, która jest w ogóle dla mnie, kto to mu napisał. Znaczy nie, no, nie, w ogóle, no tak, nie, no, ona jest po prostu taka punktoza tam jest w tej książce, że to jest ciężko. Lepiej pana Briana i rzeczywiście człowiek wychodzi wtedy uskrzydlony, wszystko przede mną. No i ja zaczynałem właśnie, nawet nie wiedziałem, że moi menedżerowie, wiesz, pierwsi, Piotrek, Mazurkiewicz i inni, to generalnie mówili do mnie, jak teraz widzę tekstami tej książki, wiesz. To było to, nie wiedziałem skąd się to bierze, to naprawdę całe te, czasami programy szkoleń były na tej książce zbudowane, nie? Tak jak teraz widzę, nie? Więc warto, ja zachęcam z bardzo krytycznym nastawieniem umysłem, tak. Nie spodziewajcie się po psychologii sprzedaży psychologii, ale spodziewajcie się wprowadzenia, fajnej motywacji, dużo fajnych ogólnych wskazówek, coś takiego. Dokładnie, jeżeli myślicie o pracy w handlowcach, jesteście na początku swojej kariery, tak naprawdę długofalowo, bo ten pierwszy tak naprawdę rok pracy handlowca to jest mental, bo to jak przetrwacie, jak powiem trochę te frycowe, zapłacicie te frycowe swoje, no to po pierwsze, oczywiście wiadomo, musicie mieć pewne narzędzia, żeby dobrze odpowiadać, mówić i tak dalej, ale z drugiej strony ta motywacja, to motivazione, o którym Ty często opowiadasz, jest naprawdę niesamowicie ważne, bo jeśli dostaniecie od 10 klientów 9 razy po prostu, przepraszam, słownie strzała, to po takim czymś nie jest tak łatwo się pozbierać, a on tu daje konkretne, nie wiem, wskazówki, w jaki sposób można to po prostu przetrwać. Ostatnio nawet coś takiego słyszałem, że można na przykład, jak klient coś ci przez telefon powie, że takiego odkładasz, mówisz coś ci w coś tam i wtedy to trochę podobno pomaga, a jak ci nie pomaga, to robisz gest oddalający duchy. Złe. To nie słyszałem. Gest oddalający duchy to taki gest amerykański, nie? Po prostu. Taki jednym palcem, coś takiego. Dobra, kochani, psychologia di vendita, no to tak mówimy w obcych językach, jak ktoś tam po włosku, po angielsku to będzie, tutaj Paweł jest specjalistą od narzecza pakistańskiego akcentu. The psychology of selling. Gdzie się nie czyta. To było trochę Oxford. Selling. Było trochę Oxford. Było psychology. Mamy selling. Mamy w markach gimnazjum, które się nazywa Oxford. Taki Oxford, taki już marecki. To co? Pozdrowienia serdeczne i do następnego, a my już wiemy, co będzie następne, ale to niespodzianka. Surprise. Sorpresa. Grazie, ciao.